16. Dywizja zmechanizowana, jak wszyscy doskonale wiemy, dziś pełni swą służbę przede wszystkim na granicy polsko-białoruskiej. Zapewnia bezpieczeństwo naszej ojczyźnie, Polsce, zapewnia bezpieczeństwo Unii Europejskiej, państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej na co dzień również szkolą się, podnoszą swoje umiejętności, tak żeby również to wszystko, co związane jest z zapewnieniem bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, było wypełniane w sposób należyty, było wypełniane w sposób taki, który daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Żeby żołnierze Wojska Polskiego mogli wykonywać swoje obowiązki, muszą dysponować odpowiednim sprzętem, stąd też przed chwilą wręczyłem kluczyki do 6 wozów dowodzenia. To są wozy wyprodukowane przez polski przemysł zbrojeniowy, są to wozy, które już w tej wersji trafiły na wyposażenie Wojska Polskiego, innych jednostek Wojska Polskiego, ale to są wozy, które odznaczają się dużymi walorami użytkowymi. Przede wszystkim ich mobilność jest taką cechą wyróżniającą się, ale także środki łączności. A więc wozy dowodzenia zapewniają koordynację poszczególnych oddziałów, poszczególnych jednostek Wojska Polskiego i zapewniają spójność działania. To jest niezbędne, jeżeli popatrzymy na dzisiejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa. A wszystko robimy po to, żeby Polska była bezpieczna, żeby Wojsko Polskie było coraz liczebniejsze i żeby było wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, dlatego że tylko w ten sposób możemy odstraszyć ewentualnego agresora. Gratuluję żołnierzom tego, że będą wykonywać swoje obowiązki, korzystając właśnie z tego nowoczesnego sprzętu. Rozmawiałem z każdym z żołnierzy, pytałem, jak długo służą w Wojsku Polskim. Różnie to jest, ale generalnie cieszę się z tego, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się związać swoją przyszłość ze służbą w Wojsku Polskim. To naprawdę bardzo dobry trend, to jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa. No i to, co jest też istotne, że ten nowoczesny sprzęt trafia do jednostek rozlokowanych na wschodzie naszego kraju. Dlatego, że właśnie to jest ta część Polski, która wymaga tu zdecydowanych działań w sensie zapewnienia bezpieczeństwa. Dlatego też chcę podkreślić, że odkąd objąłem urząd ministra obrony narodowej, powstało już wiele jednostek właśnie rozlokowanych na wschodzie naszego kraju. No tą główną, zasadniczą jest 18. Dywizja Zmechanizowana, Żelazna Dywizja, no ale także dbam o to, żeby 16. Dywizja Zmechanizowana, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo właśnie w północno-wschodniej części naszego kraju, była wyposażana w najnowocześniejszy sprzęt, żeby się rozrastała liczebnie i tak się właśnie dzieje. Dziękuję za codzienną służbę, gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Pamiętamy to, co wydarzyło się miesiąc temu. 16 listopada tego roku żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Polskiej Policji odparli atak, który był dokonany w Kuźnicy, atak na polską granicę. Reżim Łukaszenki przy użyciu migrantów z Bliskiego Wschodu próbował sforsować granice Polski, granice Unii Europejskiej jednocześnie i Sojuszu Północnoatlantyckiego, a polscy funkcjonariusze i polscy żołnierze zadbali o bezpieczeństwo naszej ojczyzny, o bezpieczeństwo Europy. Za to wszystkim serdecznie dziękuję. Stąd też można powiedzieć, że żołnierze z całej Polski, ze wszystkich jednostek Wojska Polskiego dbają o bezpieczeństwo naszej granicy, bronią bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Za to serdecznie wszystkim dziękuję. Za mną jest choinka z laurkami przesłanymi przez dzieci
właśnie tu z Sokółki, ale chcę bardzo mocno podkreślić, że te dowody wsparcia, dumy, szacunku, których wyrazem są właśnie tego rodzaju laurki, są czymś zupełnie powszechnym, z czego bardzo się cieszę i za co serdecznie dziękuję. Dzieci wysyłają laurki dla żołnierzy z całej Polski. Kiedy odwiedzałem naszych żołnierzy na granicy, w miejscu, w którym zbierają się, właśnie na ścianie wisiały laurki. Byli wzruszeni, byli też bardzo podbudowani tą pamięcią, tymi wyrazami właśnie wsparcia, które otrzymali ze strony społeczeństwa polskiego. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam na te święta spokoju i radości. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie spędzicie tych świąt z rodziną, spędzicie je na granicy, pełniąc służbę. Więc też chciałbym serdecznie pozdrowić, podziękować za wsparcie Waszym rodzinom. To niezwykle ważne, żebyście właśnie czuli takie wsparcie, żebyście byli pewni tego, że na Was czekają najbliżsi. Życzę, żeby te święta upłynęły właśnie w takiej atmosferze. Mam świadomość tego, że atak hybrydowy nie ustąpił, że ta agresja, z którą nasza ojczyzna ma do czynienia, nie ustąpiła, ale z całą pewnością natężenie tej agresji uległo zmniejszeniu dzięki właśnie Waszej postawie, dzięki postawie żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Polskiej Policji. To jest świetnie wykonana praca dla Polski. To jest właśnie esencja służby, jakiej podjęliście się, przysięgaliście, przystępując do Wojska Polskiego, że będziecie bronić ojczyzny i właśnie to czynicie. Serdecznie Wam za to dziękuję. Jeszcze raz życzę Wam błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nowym 2022 roku. Dziękuję.